Pamiętam, jak kiedyś bardzo olśniło mnie takie jedno zdanie dotyczące dziewictwa Maryi, że to właśnie Maryja dziewica poczęła i urodziła syna. Że to w pewnym sensie w ogóle nie jest o dziewictwie, to dziewictwo, tylko jest o Duchu Świętym. To jest takie wyraziste wskazanie, że Jezus Chrystus, który począł się i urodził z Maryi, że On tam się począł mocą Ducha Świętego. Więc w ogóle cała Maryja, cokolwiek o niej mówimy, to jest zawsze wskazywanie na wszechmoc i bogactwo różnych działań Boga w jej życiu, a tym samym w życiu Kościoła i każdego człowieka indywidualnie.